Wczoraj skoczył Witchels od Hauta Mekiego, no ale to są decyzje niepodważalne. Szósta wygrana także była niepodważalna i on jeszcze ma szansę walczyć o kryształową małą kulę za Puchar Świata w lotach. Ale także pewnie będzie chciał daleko odlecieć, potrafi mocno wyjść, ale skok i ustał! Niewiarygodne! Dzisiaj miał jeszcze jedno zadanie, odebrać rekord! 234,5 metra skoczył i teraz jest nowy rekord! 235,5! 235,5 metra! Nikunen oszalał z radości, biega, gratulacje, ale tak pewnie ustać Hauta Meki. Fantastyczny skok! Fantastyczny skok i naprawdę... poza granicami pojmowania nawet mojego trenerskiego, nieprawdopodobnie daleko, przecież to już tutaj za tą ostatnią kreską zaczyna się całkowicie prawie wypłaszczać. Bardzo dobrze, jak pewnie ustał, bardzo dobrze, tak, doszedł do końca, czyli nie wycofał się, bo wtedy spadłby z bardzo wysoka, doszedł z dochyleniem do końca i stąd tak się śliznął tylko tam za tą ostatnią linią, proszę, nic się długo, nie wycofuje, długo, po prostu tak. Tak, i ustał na szeroko, tak, na pół wyprostowanych nogach. Gdyby doprowadził do ugięcia kolan głębiej, prawdopodobnie wgniotłoby go. Tu przecież działa straszna siła odśrodkowa, a on spadł z wysokości w pionie licząc około 120 metrów. Niebywałe. A więc odzyskuje swój rekord świata. No i teraz pytanie, czy skaczący po nim zawodnicy nie zostali znokautowani. Forma fantastyczna. Być może siódma wygrana Hauta Mekiego w tym sezonie. Hauta Meki zdecydowanie obejmuje prowadzenie po rekordowym skoku 235,5 metra. Chociaż powiedziałeś wczoraj, nie zdziwi cię, jeżeli ktoś skoczy prawie 240 metrów, że oni już zaczynają lądować prawie na płaskim. Są tak fantastycznie przygotowani. Świetnie przygotowani, ale również warunki atmosferyczne dzisiaj umożliwiają takie skakanie. Czyli... Neumayer. Jury pozwoliło na tak super konkurs. Skoki. Tak. I chwała za to i także być może będziemy mieli nowy rekord Niemiec. 226,5 był Urmana, jest teraz 227,5 Neumayera. Jaka szkoda, że Adam nie jest w tej formie sprzed dwóch lat, kiedy bez trudności skakał najdalej podczas treningu, wyrównał rekord świata wtedy Goldbergera 225. Miał trochę pecha w głównym konkursie, wtedy kolejno trzykrotnie bił rekordy świata 227,5, 228,5, 231 Matti Hauta Meki. Nowy rekordzista Niemiec, Neumayer. Ale to nie koniec, za chwilę Rok Benkowicz, a później rekordzista dwugodzinny Björn Einar Romoren, 234,5 metra miał podczas treningu. Mają cały czas wiatr na dole. To jest dla nich teraz najistotniejsza informacja. Wszyscy już mogą daleko skakać. I nawet dużą szybkość najazdową. Tak, i ten wiaterek na dole. On jest na jazdach często najszybszy, przynajmniej był w Oberstdorfie na Mistrzostwach Świata. Daleko, ryzykuje. Ładnie wylądował. No, myślę, że to jest piękne zwieńczenie sezonu dla 19-latka. Dziś urodziny mistrza świata, 226 metrów. Wyrównuje rekord Słowenii, ale nie na treningu, tak jak dzisiaj to uczynił, a w zawodach to jest jeszcze ważniejsze. Kapitalna postać nam się w skokach pojawiła w krótkim czasie. Z dwukrotnego medalisty mistrzostw świata, pierwszym, właściwie drugim dojrzałym sezonie seniorskim, już jest mistrzem świata seniorów. Bardzo sympatyczny, zrównoważony zawodnik, zupełnie inny charakter. Happy birthday! Tak, 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 niż Primož Peterka, przecież również wspaniały zawodnik, doskonały skoczek. A teraz na deskę, już tak. Się pobawić, dla fanu. No pewno tak. I proszę Państwa, teraz
Być może gra o wygraną, chociaż pozostanie jeszcze Ahonen, Ljokelsej, Ingebrigtsen, Wittfeldt. Tutaj każdy może walczyć o zwycięstwo. Hautamäki miał stratę wielu punktów, ale skoczył tak daleko, że nie wiem, czy są w stanie. Jeszcze za chwilę, a tu na razie jest 100 lat dla Roka Benkowicza. A na górze Ahonen. Pierwszej serii, kiedy wydawało się, że już nikt dalej nie skoczy niż 231. Te odległości osiągnęli Wittfeldt, Ingebrigtsen, Ahonen 233,5. Ljokelsej prowadzący 230,5 metra, ale w lepszym stylu od rywali. I oto jest były rekordzista świata. Dziś fantastyczny skok. Piękny technicznie, znakomicie wylądowany telemarkiem Pierre-Einar Romorenn i być może gra o zwycięstwo. Czy wytrzyma? Końcówka sezonu, jest znowu w wielkiej formie. Był na podium w ostatnich dwóch konkursach. Wytrzymał! Niewiarygodne! To już prawie na płaskim. Coś niebywałego. Ale skok! Niesamowite. Co oni mogą tu dzisiaj zacząć robić? Kojankowski triumfuje! Nikunen przed chwilą 239 metrów. Nieprawdopodobne. Proszę Państwa, więc konkurs fantastyczny, fantastyczny. Powiedziałeś, że mogą dolecieć do 240 i ustać. I oto mamy tego człowieka, a to nie koniec. Ahonen jest jeszcze. Zobaczymy. Niewiarygodna forma Pierre-Einara Romorenna, tak jak w ostatnich latach. Im bliżej końca sezonu, tym on jest mocniejszy. Ale długodystansowiec. Sprzyjały mu tutaj również warunki. Pojawiło się przez chwilę słońce, kiedy trwała ta przerwa. Kiedy tutaj Benkowiczowi gratulowano z okazji urodzin, pojawiła się taka przerwa, pojawiło się słońce. I to słońce spowodowało, że ruch jeszcze mocniejszy, tak. Ruch powietrza z dołu poszedł. W tej chwili znowu słońce już zaszło. A więc on wygrał swoją szansę. Nieprawdopodobny skok, nieprawdopodobny. Ja już nie wiem, co o tym myśleć. 235,5 powiedzieliśmy, że to jest niesamowite, że być może ich zabił Matti Hautamäki, ale teraz został znokautowany. Jedno jest pewne, zdetronizowany. Po serii 6 zwycięstw już nie będzie 7 dla Hautamäkiego. Romorenn 239 i niech teraz inni myślą, co zrobić, żeby uzyskać łączną notę 463 punkty. Wittfeldt. No, skakał tutaj fantastycznie, stać go na wiele. Ale czy aż na tak ekstremalny skok? Nie, bliżej, zdecydowanie. Zresztą chciał wylądować pewnie, skończyć ten sezon spokojnie. No ale z drugiej strony już takich warunków rzeczywiście jak Romorenn nie miał, ale i tak dobre. On jednak słyszał, jaką odległość, na jaką odległość skoczył Romorenn tam na górze musiał, bo ten skok na progu skoczni, odbicie na progu już nie było tak dynamiczne i pewne. Na jakby nie gonił. Może, jak gdyby nie miał przekonania. Nie miał przekonania, że jak gdyby obawiał się jednak wykonać ten skok na pełny regulator. No 227,5 to nie jest blisko, ale to nie jest 239. O, zabrał im zupełnie oddech. Wyobraźnie muszą wiedzieć na górze, że to był rekordowy skok. Może nie wiedzą dokładnie ile, bo czasami nie chcą wiedzieć. Czasami nie chcą wiedzieć, ale jednak a tu już jest. Echa na górę. Oni... I Ingebrigtsen. Warunki i w powietrzu są. Trójka tych najlepszych. W tej chwili na dole dość mocny podmiot. Ingebrigtsen miał 231. Dwa dzisiaj. Równe skoki na tę odległość, czy będzie jeszcze dalej? Daleko! Odparł. Odparł, ale zaryzykował. Ono w odróżnieniu od Wittfeldta chciał zaryzykować. 235, 6 metrów. Myślę, że 6. Ale wycofał się w samej końcówce. I tutaj doszło do niegroźnego w sumie upadku. Ale on chciał daleko skoczyć, to widać. Tak, ale też miał sprzyjające warunki. Prawie 3 metry na sekundę z przodu w końcowej części ze skoku tu na dole. Ja myślę, że
zależało mu, by było bardzo daleko, 236 metrów, 5 metrów dalej, aniżeli te dwa ustane skoki, będzie piąty, to dla niego pewnie nie ma znaczenia, ryzykowałby być wysoko. Rumoren pierwszy, Witthels drugi, Hautamäki trzeci, czwarty.